No więc moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie Potłuczone. Tym razem, kochani, pozdrawiam Was serdecznie z Niemiec. Jestem w Karlsruhe i tutaj właśnie dla Was nagrywam ten podcast, który mam nadzieję w niedzielę, kiedy ja będę stamtąd wyjeżdżał, sobie odsłuchacie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tutaj na miejscu i wszystkich interneto słuchaczy. Tak trochę zaczęliśmy radiowo, żeby było tak prawdziwie podcastowo. Kochani, najpierw, oczywiście, jak zawsze, kilka komentarzy, proszę, posłuchajcie. Monika pisze tak, to odnośnie ostatniego odcinka i pewnego mojego komentarza. No to teraz ojciec pojechał, aż mi w pięty poszło. No bo co z nami wszystkimi, którzy tkwimy tutaj od lat? Czekając na każdy kolejny filmik, każdy CNN, każdy nocny vlog, każde wielbienia, rekolekcje, kazania, podcasty i wszelkie inne szustakowe odsłony. No ja się pytam, co z nami? Czekamy, słuchamy, kochamy. Razem z ojcem się śmiejemy, razem płaczemy. A ojciec pozdrawia tylko tych nowo przybyłych i jeszcze każe się tym chwalić. Ojcze szóstaku, przed następną historią poprawiamy swój błąd i pozdrawiamy wszystkich, bez wyjątku z jakim starzym langustowym są. I proszę mi się uczyć na błędach. Osobnik zupełnie z szósta ciały przesyła wielki uśmiech i czeka na pozdrowienia. PS, duch święty różnie działa. Ja otrzymałam dzisiaj specyficzny humor. Moniu. No to jest właśnie że tak powiem, narzekactwo Langustowicza. Sto ileś odcinków historii potłuczonych, w których ani razu nie pozdrowiłem tych, którzy się pojawili po raz pierwszy. I wystarczył jeden odcinek, kiedy ich pozdrowiłem, to tam i to pisze, a co z nami wszystkimi innymi? No sto ileś razy byliście pozdrawiani, kochani. No błagam Was. Oczywiście wiem, że to jest oczywiście ze specyficznym poczuciem humoru. Ale wszyscy zawsze jesteście równie pozdrowieni, łajzy. Yy, drugi komentarz. Joanna pisze tak. Jestem na languście od ponad pół roku. Ja, wróg YouTube'a, bo tam same głupoty i pożeracze czasu, teraz słucham codziennie. Ojcze Adamie, myślę, że Pan Bóg mi Ciebie zesłał i Twoje wszelkie gadanko. Wyciągnąłeś mnie z grobu i wiele udało się w moim życiu zmienić. Zarażam ludzi langustą i mam pewne sukcesy w zarażaniu. Pozdrawiam serdecznie Ojca i wszystkich langustowiczów. Asiu, oczywiście, że bardzo się z tego cieszę, ale to Pan Bóg Cię z grobu wyciągnął, nie ja, bo rzeczywiście jutro to są same głupoty i pożeracze czasu, ale dobrze, że czasem marnujesz tak czas. Ania z kolei pisze tak. A ja jestem tu nowa. Trzy tygodnie temu trafiłam na ten kanał. Przesłuchałam historię w półtorej tygodnia. No co ty dziewczyno? to musiała się właśnie, wiem, po 10 dni więcej. Zakochałam się. Czuję się po raz kolejny ukochana po odrzuceniu przez ludzi. Samotność oswajam, czasem się poddaję. Kocham Was wszystkich i Wasze wszystkie historie potłuczone. Ja też jestem potłuczona i to konkretnie. No, Anka. Dzięki, Ojcze Damie, robisz coś bardzo ważnego i pozwalasz mi się uwolnić od tego syfu, którego nie ma komu po ludzku powiedzieć. Bóg, zapłać. Aniu, cała przyjemność po mojej stronie. I Agatka pisze tak. Ja słucham w poniedziałek, ale nie mogę się skupić, bo za trzy godziny będziesz ojcze w moim mieście. Msza i konferencja. Zobaczę cię na żywo. Jak przypuszczam, to musiała być chyba ostroenka. Serdecznie czy ojca, pozdrawiam. Edit. Właśnie skończyła się konferencja. I cóż, jak zobaczyłam ojca Adama, to pomyślałam: No przecież to jest taki zwykły człowiek. Ale jak on mówi, można słuchać i słuchać. Pięknie, szczerze i od serca. Cudowne spotkanie. Agato, bardzo dziękuję. I teraz ostatni komentarz, którego nie przytoczę w sensie dosłownie, bo gdzieś mi się u, u, uciekł, a już nie mam czasu go y, znaleźć. Ktoś tam napisał z jakąś pewnie nutką y, złośliwości. Jakoś tak zauważyłam, że ojciec ostatnio czyta tylko takie komentarze, które są mu przychylne i które go chwalą. Jak widzicie, prawie wszystkie dzisiejsze komentarze takie były. No, błagam was. A kto nie lubi czytać dobrych rzeczy o sobie? Moi drodzy, karmmy się nieustannie dobrymi rzeczami o sobie. Nie po to oczywiście, żeby się oszukiwać, tylko przyjmujmy dobro i dawajmy innym dowody tego, że są dobrzy. Nie ma chyba piękniejsze rzeczy na świecie, niż wzbudzać dru w drugim człowieku. Poczucie wartości. Ja bardzo, kochani, chcę i mam nadzieję, że robię to w ogromnej ilości odcinków, wzbudzać w was dobre, właściwe, prawdziwe, oczywiście nieoszukańcze, poczucie wartości. Proszę we mnie też takie poczucie wartości wzbudzać. Nie ma w tym nic złego. To bardzo piękne. A ciebie, drogi słuchaczu, lekko złośliwy, serdecznie pozdrawiam i bardzo się cieszę, że tu jesteś na Languście. I dziękuję za twój komentarz. Kochani, to chyba tyle tych komentarzy. Pójdziemy teraz do historii, ale, oczywiście, najpierw czołóweczka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o tacie, co z ojomu wyszedł. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, na początek małe wyjaśnienie, bo jak przypuszczam, bardzo wielu z was się pewnie teraz podziewa, że będzie tu odcinek o moim tacie i o jego ojomie. Kochani, nie, to jest historia, którą dostałem niedawno od słuchaczki, którą wam oczywiście zaraz przeczytam, która oczywiście jakoś się zbiega z historią mojego taty. Ale to pewnie na końcu trochę o tym powiem, ale to nie jest historia mojego taty z góry o tym mówię. Wiem, że tytuł tak trochę brzmi, ale posłuchajcie posłuchajcie, bo to ważna historia. I też chyba w złożeniu z historią mojego taty, że tak powiem jeszcze ważniejsza jakby razem jako dwie historie. Drogi szustaczku, hm. mam 40 lat, dwójkę wspaniałych dzieci, męża od 19 lat. Od dłuższego czasu zastanawiałam się nad spowiedzią generalną. Ty zapodałeś mi ten temat, jesteś więc dla mnie osobą, która dzięki Duchowi Świętemu wyzwoliła mnie. Przyszedł dzień, kiedy pomyślałam: No kurczę, w końcu pójdę. Nie jestem przecież taka zła. Tak też przez trzy dni prosiłam: Boże, daj mi spowiednika takiego dobrego. Zamykałam oczy. I widziałam siebie na chodniku, z naprzeciwka idzie ksiądz, chociaż w sumie wolałabym brata, na przykład jakiegoś kapucyna najlepiej. I żeby był stosunkowo młody, to szybciej mnie ogarnie. Takie sam miałam marzenia. We wtorek 28 marca przypadały urodziny mojej koleżanki. Dlatego też chciałam zamówić jej placki po węgiersku. Szanuję taką koleżankę, to oczywiście mój trend. Placki po węgiersku absolutnie rules. Okazało się jednak, że w tym dniu jest to niemożliwe, bo zaczyna pracę na drugą zmianę i nie zdąży ich zjeść za mojej bytności w pracy. Przełożyłam więc to na kolejny dzień, czyli na środę, 29 marca. No to mamy środę. Dzwonię do baru, zamawiam placki, mam je odebrać o godzinie 13.10. Kiedy przychodzi pora, wychodzę, bo bar jest kilka kroków od mojej pracy. Idę chodnikiem, podnoszę głowę i widzę kapocyna. W dodatku młodego. Kurczę, tak jak w tej wizji. No to zaczepiam go, mówię mu w czym rzecz, i umawiamy się na następny dzień na godzinę 16.30 w klasztorze Ojców Kapucynów na spowiedź. Stawiam się na miejscu, o wyznaczonej porze odbywam spowiedź generalną. Jestem lekka jak piórko, spokojna jak góra i szczęśliwa jak dziecko. Jest wieczór tego samego dnia po tej spowiedzi generalnej, 30 marca. Godzina około 21.40. Dzwoni telefon. Na wyświetlaczu pojawia się moja mama. Nie odbieram od niej o tej porze, bo zazwyczaj chodzi o błahostki, ale tym razem klikam słuchawkę bez zawahania. Słyszę, że mój tata upadł w łazience, nie oddycha, nie reaguje, nie rusza się. Z pomocą mojej córki, siedemnastoletniej harcerki wyszkolonej z pierwszej pomocy, podejmuję reanimację. Robimy ją obie na zmianę, bo nie mamy już sił. Po dziesięciu minutach przyjeżdża karetka. Reanimacja trwa 30 minut, czyli ogólnie to w sumie 40 minut od zatrzymania akcji życiowych. No, nie oszukujmy się, kiepska sprawa. Stoję obok lekarza i trzymam kroplówkę. Odmawiam koronkę do Bożego Miłosierdzia to jest najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić wtedy dla mojego taty. I tutaj już jest we mnie zmiana, bo modlę się nie tylko o to, żeby przeżył to oczywiste ale modlę się też o to, żeby w razie odejścia został przyjęty przez Boga. Samo mnie to zadziwia. Wiem, że tak mogę mu pomóc, jeżeli nadszedł jego czas. Wiem, że nie ja tutaj jestem ważna, tylko on. Wiem, że jeżeli musi teraz, to odejdzie, bo nie nam o tym decydować i rwać włosy z głowy. Wiem, że łatwo się mówi, ale jednak tak właśnie było. W szpitalu słyszę, że jeżeli chcemy, to zadzwonią do księdza. Chcemy oczywiście. Stan jest bardzo ciężki, w zasadzie nie dają szans. Przy tylu chorobach, bo wcześniej zawał serca, zoperowany tętniak na aorcie, niedomykalność zastawki, wszczepiona sztuczna, nadciśnienie, niedoczynność, tarczycy, cukrzyca typu drugiego, dna moczanowa i tak dalej. Z takim obciążeniem organizmu i przy takim długim czasie reanimacji nie ma szans. Wszystkie organy są niedotlenione, a przede wszystkim mózg. Muszą mu wykonać badanie, które ma sprawdzić, czy występuje miażdżyca, to podstawa, nie mogą jednak tego zrobić, bo wskaźnik określający rzadkość krwi jest zbyt wysoki. Nie mogą więc zrobić nic, tylko czekać. Wskaźnika nie mogą podnieść farmakologicznie, bo gdyby drastycznie spadł, tata mógłby tego nie wytrzymać, dostałby krwotoku wewnętrznego. Zostaje czekanie z bardzo marnym rokowaniem. 1 kwietnia. Tata przeżył noc. Jego stan się nie zmienił. W kolejnych dniach prace podjęły nerki i cała reszta. Ciśnienie unormowane, stan kardiologiczny w sumie ok. Problemem jest śpiączka farmakologiczna, no i oczywiście mózg. 2 kwietnia. Lekarz nie daje zbyt wiele nadziei, ale mówią, że przecież cuda się zdarzają, a wskaźnik INR zaczyna się normować. Jadę z rana do kościoła kapucynów. Idę chodnikiem i myślę sobie: Boże, jeżeli nadszedł jego czas, to weź go do siebie po prostu. Jak ma coś do zrobienia, nie jest gotowy, to mi go oddaj z powrotem. Czuję, jak po moim ciele rozlewa się spokój. Taki przez duże S, taki pokój. Już wiem, że on, w sensie Pan Bóg, podjął decyzję już dawno. I będzie tak, jak on już dawno zdecydował. Stan pogorszył się dodatkowo przez zapalenie płuc. Następny problem i to duży. Wiadomo. No to klękam w kościele przed sakramentem i mówię. Jeżeli go uzdrowisz i dasz normalnie żyć, z naciskiem na normalnie, to daj mi znak. Niech zadzwoni Michał, w sensie mój brat, który był wtedy w szpitalu, i niech mi powie, że zapalenie płuc przechodzi. No to wychodzę z kościoła. Dzwoni. Michał. Po przejściu przeze mnie jakieś 200 metrów. I mówi: Lekarz mówi, że z zapaleniem płuc to powinni sobie poradzić, gorzej sprawa wyglądać może z mózgiem, bo niedotleniony, bo długo reanimowany, bo to i owo. Myślę, okej. Okay. Kolejny oddział, o ją kolejny komunikat, jeżeli się obudzi, to będzie cud. Wielki czwartek, tydzień po reanimacji. Tata zaczyna się budzić. Kurczę, chyba jest cud. Przy goleniu czuje ból i się krzywi. Wielki piątek, wybudzania ciąg dalszy. Męczarnia, ból, rurka w gardle, dławienie, ból kończyn, klatki piersiowe, kręgosłupa. Wielka sobota, już bez rurki. Szepta pojedyncze słowa. Na pytanie, poznajesz mnie? Odpowiada pamiętam. Mówi niewyraźnie: myślę, Boże. Bez logopedy ani różnie ma szans. Będzie nauka mówienia od podstaw jego dziecka. Pamięta imiona, pamięta nas no i kurczę, chyba jest cud. W kolejnych dniach dochodzi do siebie. Jest różnie. Jeden dzień lepszy, drugi gorszy, ale stan neurologiczny co dzień lepszy. Przypomina sobie słowa, nazwy, woła opicie, mówi, co go boli. W wielką niedzielę rozmawia zdaniami, pełnymi zdaniami. Chce słuchać muzyki, masować nogi. Kolejny oddział kardiologia. Stan coraz lepszy, coraz więcej ogarnia, coraz więcej rozumie, ale jego oczy są trochę nieobecne, jakby za mgłą, jakby w innym wymiarze. W ostatnim tygodniu kwietnia jego oczy wracają. Jego świadomość jest zaskoczeniem dla lekarza. Następnego dnia jest jeszcze lepiej. Zaczyna pytać, dlaczego jest chory, co się stało, pyta, gdzie jest. Przychodzą problemy z brzuchem, boli go bardzo i trzeba podawać leki. Po kilku dniach przechodzi. Tata chce zobaczyć Mikołaja, mojego syna, z którym jest związany bardzo mocno od jego narodzin. Za każdym razem, gdy go widzi, ożywa, śmieje się i rozmawia. Za każdym razem, gdy kogoś z nas braknie przy jego łóżku, pyta, gdzie jest ta osoba, co robi, kiedy przyjdzie. 4 maja. Lekarze wszczepiają Tacie Kardiowerter, czyli urządzenie do regulowania pracy serca, które ma uchronić go od incydentów migotania komór. Lekarz mówi, że zabieg w miarę bezpieczny, bo tata nie ma zmian wieńcowych, zmian, które miał jeszcze w 2021, a które mogłyby stać się powodem ewentualnego zakażenia. No i robią to wszczepienie. 8 maja. Samopoczucie gienia, bo takie jest imię bohatera tego świadectwa, jest coraz lepsze. Odleżyny na nogach są zagojone, brzuch nie doskwiera, klatka piersiowa już nie boli, dokucza jedynie ból rany po nacięciu wykonanym podczas zabiegu. Teraz odbywa się rehabilitacja, która ma trwać na oddziale trzy tygodnie, zostało jeszcze dwa. Mój tata chodzi samodzielnie, w ogóle jest samodzielny. Przypomina sobie coraz więcej rzeczy, jest strasznie zdegustowany i mówi o sobie sam: Boże, jestem głupi jak cep. Nie mogę mu powiedzieć, że wedle lekarzy miał być co najwyżej roślinką. Nie mogę mu powiedzieć, że jego mózg powinien obumrzeć po czterech minutach od ustania krążenia. Nie mogę mu powiedzieć, że to, co mu się przydarzyło, przeżywa 10% ludzi, z czego większość po prostu śpi. W trakcie tych wszystkich wydarzeń, yy, dosłownie, dowiaduje się Ojciec, że twój tata też jest na, oj na ojomie w śpiączce, jak mój. I myślę, no nie, naprawdę? W pewnej wypowiedzi mówiłeś, że modlisz o jego odejście. Jak bardzo cię wtedy rozumiałam, i modliłam się o to samo. Cieszę się, Adam, choć brzmi to dziwnie, że Jezus zabrał do siebie Twojego tatę. A teraz moje mądrości. Nawet jak coś krzyczy, że wszystko nie ma sensu, nigdy w to nie wierzcie, bo wszystko ma sens czasami niepojęty dla nas, ale ma. No to, jak coś na Was krzyczy, to szepnijcie jedno słowo do Boga, żeby Wam pomógł ale nie po to, żeby robił, czego chcecie ale po to, żeby robił to, co dla Was będzie dobre. To wystarczy. Jeden szept. Tyle i aż tyle. Pozdrawiam Cię, Ojcze, serdecznie. Cieszę się, że jesteś, bo to, co robisz, ma sens. Przez wielkie S. Pa. Oj, moi drodzy, dziękuję, kochana. Nie ma tu Twojego imienia. Oczywiście znam je z maila, ale skoro sama go nie użyłaś, to nie będę go używał. Bardzo dziękuję za Twoją historię. Oczywiście, jak zobaczyłem ten tytuł, pomyślałem, to chyba chcę przeczytać. Nasze historie są, można powiedzieć, totalnie różne, nie? Twoja historia jest taka, że Twój tata, chociaż nie miał żadnych szans, z tego ojomu wyszedł, z tej reanimacji trwającej tak długo, wyszedł, chociaż mało szans na to było. Mój tata z reanimacji, podobnie, długo robionej, nie wyszedł, nie obudził się. Od momentu, kiedy Zapadł wtedy na stopniach Kościoła, już, już się z nim nie spotkałem w takim sensie świadomym. Bardzo dziękuję za Twoją historię. To jest historia, która pokazuje, że Pan Bóg zawsze może wszystko prowadzić inaczej niż myślimy, inaczej niż mówi nauka, inaczej. To nie chodzi oczywiście o żadną głupią nadzieję, czyli taką nadzieję, która jakby neguje rzeczywistość. Nie. Skoro się zaczął wybudzać, no to znaczy, że była taka nadzieja, mimo że z pozoru mogło się wydawać, że jej nie będzie. koni bardzo lubię to zestawienie, że te same historie czasem kończą się, tak jak tutaj, wyjściem z tego, a czasem kończą się niewyjściem, tak jak w wypadku mojego taty. Ale bardzo mnie ujęło to, co jest na końcu tej historii. Mówcie do Boga, wystarczy szept, ale nie proście, żeby robił to, czego chcecie, tylko żeby robił to, co będzie dla Was dobre, co w się sensie dla Was i dla tych, za których się modlicie. Oni to jest klucz do wszystkiego. Jak oni przez cały ten czas, kiedy mój tato był na ojomie, kiedy no, nie wybudzał się i kiedy zasadniczo było wiadomo, że z tego nic raczej nie będzie, modliłem się nie tyle właśnie o to, żeby nie wiem się wybudził albo żeby się nie wybudził. Modliłem się oczywiście o to, żeby nie cierpiał, to jasne, i jeżeli. Do tego drogą miała być śmierć, to prosiłem o śmierć dla niego. Ale nieustannie prosiłem, Panie Boże, ja to oddaję w Twoje ręce, nie tak będzie. W pewnym momencie w ogóle poprosiłem też Pana Boga, jak byłem w jakimś takim gorszym trochę stanie, pewnie po, po którejś tam wizycie u niego. Bardzo trudno było mi z nim być, nie ukrywam. W sensie z nim dlatego trudno, że jak miałem takie wrażenie, że nie jestem z nim, że jego tam już nie ma, że, że jestem przy ciele, a on już poszedł stamtąd z tego ciała. Takie miałem przekonanie. Nie będę Wam ukrywał i oszukiwał, dla mnie mój Tato zmarł wtedy w dzień pogrzebu. Wiem, że potem jego ciało jeszcze było podtrzymywane przez ładnych parę tygodni, ale dla mnie on umarł wtedy w dzień tego pogrzebu. Jakby kiedy byłem potem wielokrotnie przy nim, kiedy się modliłem na tym Ojomie, to w ogóle były takie dosyć absurdalne sytuacje. To na tym Ojomie cały czas leciało radio. Rozumiem to oczywiście, bo panie, które tam pracujące w sensie się, pielęgniarki i tak dalej, no jakby no, nie, nie chcą siedzieć w ciszy, to jasne. I tam leciało jakieś takie dziwne regę. Ja się modliłem koronką do Bożego Miłosierdzia i innymi modlitwami, tak tutaj to regę. Z jednej strony tutaj koronka do Bożego Miłosierdzia, to i ten mój tato, taki żywy, nieżywy. Bardzo to było absurdalne doświadczenie. Było mi tam trudno, kiedy on tam był. I w pewnym momencie, to było jakoś w połowie tego czasu, kiedy naprawdę byłem w jakimś takim ciężkim stanie. Nie mogłem przestać o nim myśleć. Wtedy rzeczywiście bardzo się modliłem, żeby on też odszedł taki, w takim sensie, żeby nie cierpiał, żeby, żeby to się zakończyło. I poprosiłem pana Boga o słowo, rzadko to robię, nie lubię tych metod, wiecie, że uważam mnie za niedobre i nigdy nie, nie przywiązuję do nich jakiejś wielkiej wagi. Ale poprosiłem pana Boga, mówi, daj mi jakieś słowo, daj mi daj mi jakiś jakieś, no cokolwiek mówię, pociesz mnie jakoś, tak w sensie postu, tak zwykle, po ludzku, egoistycznie, pociesz mnie. Wziąłem pismo święte, taką tam wyszukiwarkę na chybiu trafił, żeby oczywiście jakiś trafić fragment. Trafiłem na zdanie z jednego z listów, z jednego Pawła. Na jedno zdanie, tylko jedno bo poprosiłem w tej aplikacji o jedno zdanie. I było zdanie, to się wydarzy po to, żeby objawiła się chwała Boża. Nie mam pojęcia, na czym ma ta chwała Boża jeszcze polegać. Nie wiem, nie ukrywam tego, nie wiem. Zadaję Panu Bogu pytanie, o co Ci chodziło wtedy? W jaki sposób ma się ta chwała Boża objawić? W śmierci mojego taty, w tym jego leżeniu tam, bo to głównie zadawałem pytanie, dlaczego on tam leży. Wierzę, że Pan Bóg mi to pokaże, na czym polega ta chwała, która się objawi w tym. Kochani, czytam wam tę historię, inną historię od mojej historii, po to, żebyście wiedzieli, że w każdej historii może się Pan Bóg objawiać. W tej, które się kończą wyjściem z ojomu i chwała Bogu za to. Bardzo się cieszę z twojego taty. Bardzo się cieszę, że właśnie już chodzi, tak jak mówisz, już jest w pełni. No może nie w pełni, ale już sprawny. Bardzo Pana Gienia pozdrawiam. Mam nadzieję, że będzie jak najlepiej, że jak najszybciej dojdzie do do pełni zdrowia, i w takiej historii objawia się chwała Boża, ale wierzę też głęboko, że historia się objawia i chwała Boga się objawia w historii, która kończy się nie wyjściem z tego ojomu. W trakcie, kiedy tam byłem na tym ojomie, tam było chyba siedem osób na tej sali, no to chyba trzy zdążyły odejść z tej sali, czyli historii, które się kończą oczywiście, no moglibyśmy powiedzieć po ludzku niepozytywnie, chociaż ja nie uważam, że Odejście mojego daty jest czymś niepozytywnym, ale tak po ludzku, nie? Jakby nie kończę się na plus. W nich też się objawia chwała Boże. Kochani, cokolwiek przeżywacie, jakkolwiek się kończą Wasze historie, w nich się chce objawić chwała Boża. W każdej z tych historii Pan Bóg chce objawić swoją chwałę. Jeżeli tylko będziecie mu ufać, będziecie mu wierzyć, to ta chwała Boża będzie się objawiać. Uwierzcie w to. Dziękuję Ci, kochana, za Twoją historię. Bardzo się cieszę i bardzo się modlę za Twojego Tatę, żeby był jak najszybciej zdrowy, żebyś się mogła jeszcze nim nacieszyć, żeby on się mógł nacieszyć jeszcze tym życiem. Jednocześnie bardzo zazdroszczę mojemu Tacie, który już odszedł i który jest w tym najlepszym miejscu na świecie. Za kilka dni jest jego pogrzeb, chociaż ja się z nim już tak naprawdę pożegnałem wielokrotnie, no. Zawsze, kiedy byłem tam na tym mojomie, zawsze, kiedy się modliłem, to za każdym razem się z nim żegnałem i mówiłem mu Tato, możesz już odejść, nie musisz czekać, nic cię to nie trzyma, jeżeli tylko chcesz, to możesz pójść, ja, ja sobie poradzę. No i w końcu, w końcu tak było. Może wam powiem jeszcze jedną historię w związku z tym pogrzebem, Co w sensie z tym odejściem mojego taty. To też widać dla mnie, jak Pan Bóg to wszystko prowadził. Yy, miałem u niego być w środę, yy, miałem rekolekcje w poniedziałek i wtorek w Ostrołęce, i we wtorek wieczorem, bo po prostu miałem akurat takie krótkie okno czasowe, chciałem lecieć do Krakowa. Samolotem stamtąd pojechać do, na Śląsk, bo on leżał na Śląsku. I miałem zaplanowane, że będę u niego, tak tam dałem znać też na Ojomie, bo tam różne są te godziny, kiedy tam można wchodzić, nie można wchodzić, to jasne. Więc dałem znać, że, znaczy, byłem umówiony, że to będzie o godzinie 11. Że będę u niego w środę o 11. I czekałem już na lotnisku w Warszawie na samolot do Krakowa. I o godzinie 22 już przed wylotem zobaczyłem na telefonie, że dzwoni numer z Katowic. Zasadniczo nikt do mnie z Katowic nie mógłby dzwonić, więc jak zobaczyłem, że to numer Katowicki, to mówię, o, pewnie tato odszedł. I rzeczywiście pani poinformowała mnie o tym, że tato zmarł przed chwilą i zapytała, czy mógłbym być jutro o godzinie 11, żeby odebrać kartę zgonu i tak dalej. Trochę tak, jakby tato wiedział, Przecież Ada jutro przyjedzie na 11, to ja mu wszystko już załatwię, żeby nie musiał czekać. To już, to już będzie gotowe. ja mu umrę wcześniej, żeby, żeby papiery przygotowali, i skoro jest o i to będzie miał. To jest niesamowite, jak to wszystko Pan Bóg szykuje. Tak byliśmy umówieni i tak było. Tato wszystko przygotował. No taki właśnie był w ogóle całe życie. Bardzo był troskliwy i bardzo się o, o wszystko zawsze starał, żeby było przygotowane. Odbieram to absolutnie jako kolejny taki znak Bożego prowadzenia. Kochana, mam nadzieję, że przez to moje gadanie o moim tacie jakoś nie, nie wiem, nie zmniejszyłem Twojej historii. Przepraszam, jeżeli tak było. Po prostu bardzo mi się złożyła Twoja historia z moją, nie? Z zupełnie innymi zakończeniami, ale z podobnym przebiegiem. Bardzo się za was modlę i bardzo wam kibicuję i mam nadzieję, że Pan Geniu jak najszybciej dojdzie do siebie. Kochani. Cokolwiek się dzieje, cokolwiek się wydarzy, jakkolwiek się kończy. W tym wszystkim chce się objawiać chwała Boże, Pozwólcie tylko, tylko na to. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, pozdrawiam, pomódźcie się proszę za moich rodziców, pomódźcie się za Pana Gienia. O zdrowie dla Niego. I mam nadzieję, usłyszymy się za tydzień w kolejnych potłuczonych historiach. Wszystkiego dobrego, ściskam Was, pozdrawiam z Bogiem.